koni krzesełka śmigają, a śniegu nie widać. Sumy na kłotelnicy w Białce Tatrzańskiej. Tutaj nie ino zimą, ale i latem jest co robić i można rozmaite rekreacji zażywać siarcyście. Białka Tatrzańska kiedyś i dawno jako letniskowa miejscowość, później zimowisko, a dzisiaj jedno i drugie. No, można tak powiedzieć. No, teraz nie wiem, czy nie bardziej nas kojarzą latem. Jak ja słyszę, że tu 3 razy więcej jak mieszkańców, to zimą przyjeżdża. Może i więcej przyjeżdża tą zimą, no, ale latem też się staramy zagospodarować ten stok, no bo tak trochę szkoda, żeby no, łozimy, no i resztę kolejka stoła. No i góra się w lecie by marnowała. Łowiecki są, wyciągi tys, no to i turyści tu mogą rozmaite cuda wyprawiać. No takich atrakcji parę my przygotowali. No może inaczej troszeczkę, no bo zimą mamy 3 górki zagospodarowane, latem jedną przede wszystkim polecamy, czyli są szczyt Kotelnicy. No i tu jak najbardziej wyjechać się kolejką, na spokojnie przypatrzeć się, kamo na zimą jeździć, popatrzeć na widoki. Góry pięknie widać, Tatry nasze, widać te Zigorce. No i dodatkowo wyjedziesz na górę, no to bliżej słonka, lepiej opaluje, słuchaj. Od razu i z tego wierchu z Kotelnicy można wędrować ślakami. No można na przykład podejść na tą drugą górę, tam jest taka Droga Królewska. Ale aby kto nie chciał na nogach chodzić, no to i rowerem można śmigać. No rowerem można i monsterem. No myślę, że to jest co dzisiaj Siedźko by spróbował. Chęci tu musimy pokazać, jak to się można bawić. Ale to jest nie każdy lubi tak, że musi coś aktywnie, że musi chodzić, musi jeździć, wyjechać, można sobie spokojnie polezeć. U podnóża Kotelnicy przyjdzie terma, no rzut beretem. I no podejść, jak wyjedziesz tu za dużo, za ciepło, no to tam się może schłodzić. Jak gorące no wody. Aha, albo i zimne schłodzić. Wody. No, gorące to są, ale to jest to zimą mamy gorące. Tylko teraz mamy chłodniej sen. Stój, chłopie! Takiego rowerzystę trzeba zatrzymać. Teraz przerwa. No i opowiedz, jak? Dzień dobry, witaj, cześć. Dużo tu strasznie takich szaleńców, turystów na rowerach przyjeżdża? Jeszcze nie, ale wkrótce, jak zostaną otwarte oficjalnie wszystkie trasy, to na pewno będzie ich więcej. I to nie ino takie ze siarcy z tymi przeszkodami dla zawodowców, ale takie dla amatorów tys. Tak jest. Niedługo ruszamy z budową nowej trasy, takiej łatwej. Początkujący również będą mogli spróbować. I całymi rodzinami nawet. Małe dzieci, duże. Myślę, że tak, chociaż wtedy lepiej skorzystać z porad instruktorów, bo tacy też są... Żeby bezpiecznie z Kotelnicy pozjeżdżać na sądu. Tak. Bezpieczeństwo przede wszystkim. No i kiedy to wszystko będzie otwarte, no to jakieś ich zawody dla właśnie zawodowców tys. Powinno się jeszcze jedną taką najtrudniejszą trasę zrobić, jeszcze trudniejszą tak naprawdę niż tą, którą tutaj mamy, ale to jest w przyszłości myślę do zrobienia jak najbardziej. No i u nas w tym co będzie przyciągać elitę mistrzów z całego świata. Na pewno tak. Tak wysoko nad poziomem morza turnieje e-sportowe Jesteśnika nie odbywały. Opowiedz, o co się tu rozchodzi. Będzie to pierwsza impreza na Kotelnicy. Gra komputerowych będzie Counter Strike Global Offensive, gdzie będziemy mieć 32 drużyny. Razem wszystkich graczy mamy 250 osób, które przyjeżdża z całej Polski bądź z zagranicy. Cała rozgrywka będzie wyświetlona na telebimie dla każdego. Każdy może przyjść i dopingować. Będzie wszystko z komentatorem. To nawet jak ja się na tym nie znam, to ty bym mógł spróbować? Jak najbardziej. Każdy może spróbować swoich sił. Każdy może się zapisać, każdy może zagrać. To ja słyszałem, że Polska w ogóle dobre sukcesy odnosi w takich grach komputerowych, sportowych, turniejach. Polska w e-sporcie jest fenomenalna. Od wielu lat bardzo dużo zespołów, bardzo dużo zwycięstw. Mamy w Counter Strike'u w Polsce jedną z lepszych drużyn na świecie. No ludzie, kiedy tu spacerują górskimi ślakami, kiedy przyjdą na Kotelnicę, to grill fest przyryktowany. No jest narychtowany, bo trzeba ich posilić troszeczkę. Ale jak wy to przyryktowujecie? Marynujemy 12 godzin w czosnku w przyprawie do grilla i odrobinę oliwy, żeby to mięsko skruszało. Odpowiednio wcześniej zaprawione z ziołami rozmaitymi. Karcek dobrze zamarynowany, tutaj później wysmażony, rozmaite szaszłyki, no i kiełbasa tak swojsko. I przede wszystkim oscypki, bo jako być w górach i nie zjeść oscypka od obiec. Redykołki jak chodzą i pasą się tutaj nam po halach. To tam widzą, że jest to jakieś ich dobroci na stole przygotowane. Przy grillu gorąco, duśno, porno,
A tu jakie jedzonia! A co to za kotleciki na nos cekają? No cekają na nos kotleciki jagnięce, troszeczkę czosnku, domyt. Baranina bardzo lubi czosnek. Trochę domy lubczyku. Zioła jarcza. Zioła, tak. I sól i pieprz sól tradycyjnie. I, pieprz. I tutaj będziemy sobie za chwilę smażyć. Sobie usmażyli i teraz je będziemy jeść. Ale ja tu jeszcze widzę rozmaite inne mięsiwa. Tutaj mamy na kapuście golonko znowu wieprzowe. No i oprócz golonka, no to jeszcze mięso kawał mięsa jak dla zbójników. Były kotlety, został tys i udziec. Zapeklowany on był, marynowany i pieczony w piecu. Jak się już znaje mięsa, no to trzeba jakiś deser. A deserem tradycyjnym góralskim są racuchy. Kotleciki jagnięce razem z kaszą, bobem, zimniokami, nic ino czap. Ej, o tu po góralsku zjem sobie tak, widzicie, kością i... jak czuć tu majeranek i jagnięcinę razem z czosnkiem. Coś pięknego. Paweł, tutaj na kotelnicy w Syndy coś się dzieje. No, staram się, żeby i w lecie, i w zimie turysta nie tylko miał co pojeździć, zwiedzić, ale też żeby miał rozrywkę. Mamy 4 imprezy. Jedną z nich jest Festyn Białczański, już jubileuszowy, 6-7 sierpnia. No, jak co roku nie zabraknie dobrej muzyki, dobrej zabawy, konkursów dla dzieci i młodzieży, całych rodzin. Będą wybory cepra i ceperki, można się zmierzyć w różnych konkurencjach. Dla górolityzmu mamy przygotowane, już od 15 roku wybieramy harnasia roku. Jest to konkurencja typowo dla góroli. Chłopaków z Podhala, także niestety, ale ceper w tych konkurencjach nie do rady występować. No i oczywiście siarcy z tego ognisko watrę spalić ty strza. Będzie zabawa, będzie co pojeść, będzie się co pobawić. Zespoły też są przednie. W tym roku w pierwszy dzień będzie zespół Strachy na Lachy, Agnieszka Chylińska, potem będą pokazy sztucznych ogni, no a w drugi dzień będzie Sylwia Grzeszczak i zespół Ira. No dydzi obocą, jak w zeszłym roku koncertował Dżem, Urszula, oj, była dobro zabawa. Do Białki Tatrzańskiej przyjeżdżają też rozmaici sportowcy. No właśnie dzisiaj zawitała ekstraklasa stowarzyszenia Amfutbol. Wszystkie drużyny z całej Polski, nawet ze Szczecina, z Warszawy przyjechały tutaj rywalizować na białczańskim boisku. Mamy obecnie początek 4. turnieju Mistrzostwa Polski Amfutbol Ekstraklasy. 5 drużyn z 5 różnych miast w Polsce spotykają się w mieście każdego z klubów i rozgrywają turniej o Mistrzostwo Polski. No i to zrzeszenie zawodników, ludzi, którzy serduszkiem czują futbol. Zdecydowanie tak. Los troszeczkę szczęścia poskąpił, odbierając kończyny, ale rzeczywiście serca chłopakom nie można odmówić. Chcą, chodzą, trenują, grają. Zresztą zapraszam serdecznie, żeby obejrzeć, bo jest rzeczywiście na co popatrzeć. Jest motywacja do życia, do sportu, także można siarcyście i nawet całe Tatry przeskoczyć. Górol jedzie, jakiś górol przyjechał. No jademy, bo jak na kotelnicy zimą się śmigo na nartach, tak latem na takich hulajnogach. Monster rollerach. Brzmi groźnie i to brzmi tak czasami jak tu turyści śmigają, to też wygląda groźnie jakby ekstremalnie. Tak mo groźnie brzmieć, tak mo groźnie wyglądać, ale wcale nie jest groźny. Kozdy może na nim jechać. Trasy mamy przygotowane, znaki drogowe określają we którą stronę, którędy trzeba przejechać. Jest to całkowicie bezpiecznie. Jak się zjedzie, na dole obsługa pomogą zaprawić hulajnogę na krzesełko, ty se siados na krzesełko drugie, jedziesz se na górę i śmigos w dół. Ale kiedy przyjdzie czas, no to ty z takie zawody monsterowe pasuje zrobić. Mamy już 3. edycję w tym roku. Zawody nazywają się Cross Monster Mistrzostwa Polski. Pierwsze mamy slalom, czwórek, walka tak jak nie wiem co, biją się, przepychają między bojami, a potem jest to uwieńczone zjazdem na krechę. I śmigamy tu z samego Wiersicka,
w dół i prościutko prosto. Niesamowicie widokowe. To już naprawdę ino dla najłodwoźniejszych. No to akurat tak. Na tym już muszą jeździć profesjonaliści, recyliści. Mamy eksplozję kolorów. Wyrzucamy takie kolory w powietrze. Nazywa się to kolorowa białka, eksplozja kolorów. Świetna zabawa i zapraszam każdego. To kiedy te zawody Cross Monster się odbywają? Zawody odbędą się 13 sierpnia o godzinie 11. To nie ino jakieś zawody Cross Monster, ale jakieś goniacki. 26 do 28 sierpnia odbywają się u nas w Białce Tatrzańskiej zawody. Festiwal biegowy trzydniowy. Jest aż 8 propozycji różnych dystansów. Od krótkich fanrunów jednokilometrowych. Są też troszkę dłuższe, nawet ultra maraton. Ten jest dla wytrawnych biegaczy. Czyli to już jest dla wytrawnych biegaczy. Hej, no to jademy! Joho! Po dwa chłopcy, cy chłopiec ni młode, cy oni mam urody, córnocka siwe brwi, chyłe dziewce podobri. Ja nie wiem, czy się mi uda zajechać na te hulajnodze ku chałupie pod Babią Górę. Będą próbował. Mam nadzieję, że się jeszcze uwidzimy. Nie bójcie się, hej!